Cześć. Chciałbym kiedyś znakomicie łowić ryby. Po to powstał ten kanał, który ma mnie do tego zdopingować. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i komentarze. To był dopiero drugi weekend na Pstrągach w 2020 roku, a mamy już początek marca. Łowiliśmy na tej samej rzece, na której byliśmy w styczniu. Wtedy przez dwa dni nie mieliśmy nawet jednego brania. Czy brania były, ale żadnej ryby nie udało się wyholować, ponieważ żyją tam ogromne pstrągi, to tym razem postanowiliśmy pojechać dokładnie w to samo miejsce. Towarzyszył mi, a właściwie ja towarzyszyłem Dawidowi Kaszlikowskiemu, znakomitemu pstrągarzowi, który w tym roku złowił już tyle pstrągów, w tym naprawdę duże, takie grubo powyżej 40 cm. Myślę, że w tym roku przekroczy 50 cm. Ja pobierałem nauki, drugi weekend zupełnie inny niż ten pierwszy. Także zapraszam do oglądania filmu, w którym nie będzie za dużo zdjęć z nadrzeki, bo byłem tam tylko gościem. Obiecałem, że nie będę kręcił żadnych ujęć z nadwody, dlatego że rzeki pstrągowe, one nie lubią presji. Pstrągarze nie lubią chodzić po sobie. Wiadomo, że te ryby są dość płochliwe, rzeczki nie są duże, miejsc nie ma też zbyt dużo, więc ujęć z nadwody nie ma, natomiast będą ujęcia pstrągów. Nad wodą zjawiliśmy się tuż po świcie. Przywitał nas piękny dzień, był leciutki przymrozek, tak w granicach zero, zroszone trawy, piękna woda, pusta miejscówka. Byliśmy pierwsi, więc mogliśmy sobie wybrać miejsce. Przez pierwsze godziny, 2-3 godziny łowienia, no nie wyglądało to najlepiej. Mieliśmy powtórkę tego pierwszego weekendu. Ryby były pochowane, rzeka była jakby martwa. Nic się na niej nie działo, ale była pogoda taka mniej więcej jak teraz, czyli świeciło ostre słońce. I to chyba nie wpływa zbyt dobrze na pstrągi, bo w momencie, kiedy to słońce zaszło, nagle patrzy Dawid, krzyczy: pierwsze branie, jest, wyszła ryba, pierwsze branie, drugie branie, więc rzeka bardzo szybko ożyła. Samiec, zobacz, kufa mała. W końcu doszedłem do miejsca, które uznałem, że musi być idealną kryjówką dla jakiegoś pstrąga. Opowiem wam o nim. W górę rzeki woda się troszeczkę rozlewała, była bardzo płytka, z piaszczystym dnem. Ja stałem na prawym brzegu, a rzeka zawijała w lewo. Tuż przed tym zakrętem tworzyła się w poprzek nurtu przykosa, taka jak na Wiśle, no tylko w mikroskali. Ta płytka woda nagle robiła się głęboka, czyli miała nie 15 cm, tylko tam na samym początku pewnie grubo ponad pół metra. Na prawym brzegu, tam gdzie ja stałem, na zakręcie, na zewnętrznej zakrętu, rósł krzak, który był przez nurt podmyty. To miejsce, w którym stałem, pozwoliło mi idealnie podać przynętę, czyli zanim rzuciłem przynętę do wody, pomyślałem sobie, jak ten nurt będzie ją ściągał. Stanąłem, rzuciłem wzdłuż przykosy, tak żeby zamknąłem kabłąk i przynęta na lekko zwijałej, i przynęta takiej napiętej plecionce wpłynęła idealnie pod ten krzak. Branie było, znaczy ryba się pojawiła, taki błysk ryby się pojawił już przy pierwszym rzucie. Ryba jednak nie trafiła w przynętę. Po chwili powtórzyłem rzut, było branie. Tym razem za
zacięte, po kilku tam młynkach ryba jednak się spięła. Stronga jednak udało mi się złowić w innym miejscu. Miejsce wyglądało może trochę niepozornie, ale było dobrym stanowiskiem dla pstrąga, który czeka na spływający z nurtem pokarm. Wyglądało to tak, że na takiej prostce był lekki nawis trawy i lekkie załamanie nurtu, jakieś tam kamienie pewnie leżały na dnie. I taka gumka rzucona tym razem równolegle do brzegu, wolno prowadzona pod nurt, zaowocowała tym, że na mojej wędce pojawił się pstrąg. Nie był on duży, miał 30 cm, 30 plus. Pokażę go wam, bo ryby, część ryb, które złowiliśmy w ten weekend, nagrałem. Do końca dnia Dawid dołowił jeszcze kilka pstrągów. Brań, wyjść, ryb miał, no nie wiem, myślę, że z 20, a pstrągów złowił, no nie liczyliśmy tych pstrągów jakoś specjalnie, bo nie były to wielkie okazy, natomiast myślę, że tak około 15 tych ryb to na pewno złowił. To był taki dzień, w którym można było zauważyć, na czym polega różnica między amatorem i profesjonalistą, tak, czyli próbowałem znaleźć jakieś dobre miejsca i dobrze je obłowić. Natomiast Dawid po prostu na tych dobrych miejscach stawał i te ryby, które były aktywne, bo było widać te ryby na płciźnie, nagle one zaczęły się pojawiać, jak szliśmy gdzieś tam sobie brzegiem, to widać było, jak uciekają, więc one naprawdę wyszły na ten czas ze swoich kryjówek. Jedno miejsce szczególnie utkwiło mi w pamięci, sobie szliśmy spacerkiem wzdłuż rzeki i zobaczyłem w oddali, że rzeka zakręca. Tworzy się zakręt, a na tym zakręcie rośnie sobie drzewo podmyte, więc mówię, idealne miejsce na pstrąga, idę, rzucam, spuszczam tam woblerka, gumę, powolutku ściągam, może jakieś uderzy. Dawid został w miejscu, w którym się rozstaliśmy i stanął na miejscu, które ja też widziałem, nie była jakaś tajemnica, ale które wydało mi się totalnie nieatrakcyjne i dlatego poszedłem dalej. Wyglądało ono tak, że woda płynęła prosto, to był prosty odcinek rzeki. W pewnym momencie się tworzyło takie bystrze, długości, nie wiem, 15 metrów. Woda tam dość szybko płynęła po kamieniach i za tym bystrzem tworzyła się taka mały obszar spokojnej wody. No i kiedy ja pod tym moim drzewem rzucałem gumką, obejrzałem się do tyłu, Dawid stał przede mną w górę rzeki, no i patrzę, holuje pierwszą rybę. Po chwili obejrzałem się drugi raz, no holował drugą rybę. Trzeci raz już się nie oglądałem, ale wiem, bo później rozmawialiśmy na ten temat, wtedy właśnie holował trzecią rybę. Czas aktywności ryb trwał no, kilka ładnych godzin, potem słońce znowu wyjrzało i mi już nie udało się złowić żadnej ryby. Miałem jeszcze kilka wyjść, widziałem też pstrągi. Natomiast w tym słońcu, jeszcze po tym czasie, jak pstrągi były bardzo aktywne, Dawidowi udało się jeszcze dołowić ryby. Drugiego dnia pogoda się bardzo zmieniła. Od samego rana padał momentami dość mocny deszcz. I ryb nie było, gdzieś się pochowały, ciężko było je wyjąć, tam parę ryb Dawidowi wyszło do przynęty, ale żadna się nie zacięła. Natomiast ja nie mogłem się doczekać już od rana, jak wybieraliśmy odcinek, na którym mieliśmy łowić. Ja go nie wybierałem, no ja czekałem na jakieś wskazówki ze strony mojego kompana. No i szczęście chciało, że trafiliśmy na ten odcinek, na którym łowiliśmy dzień wcześniej. Tam obławialiśmy jakieś tam miejscówki, ale ja już nie mogłem się doczekać, aż dojdziemy do tego miejsca, gdzie miałem te dwa wyjścia dzień wcześniej. No i w końcu po tam półtorej godzinie w tym deszczu doszliśmy do tego miejsca. Byłem dokładnie w tym samym, w tym samym miejscu, na tym samym brzegu. Założyłem przynętę, stanąłem,
pomyślałem sobie chwilę, jak tą przynętę przeprowadzić. Delikatnie rzuciłem ją znowu w poprzek nurtu, zakręciłem korbką dwa razy, pozwoliłem przynęcie wpłynąć pod ten krzak. No i uderzenie. I uderzenie tym razem pstrąg, który prawdopodobnie był też aktywny dzień wcześniej, zaciął się, znaczy ja go zaciąłem pewnie, chociaż tak do końca tego nie wiadomo. I udało się go wyholować. On też nie był jakiś kolosalnie duży, miał takie 30 parę centymetrów, no ale sprawił mi ogromną radość. Dobry rzut, niespalony i branie w pierwszym rzucie, także ten pstrąg tam po prostu siedział i, no i czekał na mnie. Pływa dalej, rośnie. Mam nadzieję, że tam jeszcze się pojawię i spróbuję go złowić jeszcze raz. No i na koniec chciałem się podzielić z Wami moimi takimi refleksjami, przemyśleniami na temat pstrągowania. Sporo na ten temat czytałem. Spędziłem dwa weekendy, 4 dni na pstrągach. I myślę, że tą teorię powoli mogę konfrontować z praktyką, wyciągać wnioski i dalej jakby się uczyć. Wniosek pierwszy, taki bardzo oczywisty, ale ja w czasie pierwszego wypadu trochę o tym zapomniałem. Pstrągowanie wiąże się z dalekimi wędrówkami. Każdego dnia na pstrągach robiliśmy około 15 km, 15 km plus. Odcinek normalny, zdrowy człowiek z pewnością sobie poradzi, natomiast dużo łatwiej się taki odcinek pokonuje bez na przykład 1,5-litrowego termosu, bez jakiegoś wielkiego plecaka z wieloma pudełkami przynęt i tak dalej, więc idąc na pstrągi trzeba dobrze przemyśleć, co ze sobą zabrać i jak się ubrać, bo pogoda też czasami potrafi się zmieniać, więc trzeba być dobrze przygotowanym na różne warianty. Druga moja refleksja, no to są miejsca, tak? Czyli chodząc po takiej rzece musimy szukać charakterystycznych miejsc, w których podejrzewamy, że pojawia się ryba. Takich miejsc wcale nie ma aż tak dużo, zależy jaki odcinek, ale bywają czasami, można iść kilkaset metrów wzdłuż brzegu i takiego miejsca nie znaleźć, więc jak już je znajdziemy, to musimy dużo czasu poświęcić na to, żeby dobrze go obłowić. Cicho się zachowujemy na brzegu, dobieramy przynętę, patrzymy jaki jest nurt, jakie jest miejsce, czy lepszy będzie wobler, czy ten wobler trochę pływający bliżej powierzchni, czy on musi zanurkować gdzieś koło dna, pod dołek, gdzieś tam pomachać ogonkiem jakaś guma przy samym dnie, czy główka ma być 2-gramowa, czy 5-gramowa. Trzeba trochę się zastanowić. To w tym pstrągowaniu zresztą jest bardzo fajne, bo wymaga takiej dużej aktywności od wędkarza i orientowania się w warunkach, jakie nam stwarza rzeka. Kolejna rzecz, jeśli widzimy gdzieś samochód zaparkowany i w oddali pstrągarzy, którzy idą jednym brzegiem, no to lepiej wsiąść w samochód i po prostu przejechać na inne miejsce. Nie chodzić po kimś, bo te pstrągi wywołane z tych swoich kryjówek, one czy które uderzają w przynętę i się spinają na przykład, to one raczej już nie będą aktywne i szkoda czasu po prostu, tak? Więc jeśli widzimy jakiegoś pstrągarza, to trzeba wsiąść w samochód i po prostu poszukać lepszego miejsca. Kolejna rzecz to jest technika łowienia. Łowimy najczęściej na bardzo małych, średnich rzekach. Miejscówki, w których żyją pstrągi, to są często jakieś zwalone konary, to jest jakiś zakręt, to jest nawis pod jakimiś trawami. To nie jest Wisła i to nie są Bolenie. Te miejsca są trudne technicznie i wymagają od wędkarza dużej precyzji. Ja starałem się te dwa weekendy wykorzystać też na obserwację tego, jak łowi ktoś, kto się na tym zna. No i moja refleksja jest taka, że Dawid łowił dużo bardziej efektywnie. Czyli podchodząc do miejscówki,
On wiedział, gdzie ma rzucić tą przynętę i rzucał ją dokładnie w punkt. W moim przypadku to wyglądało tak, że ja rzucałem tą przynętę i pewnie w 5 przypadkach na 10 zaraz po rzucie myślałem sobie, no nie, nie, troszeczkę bardziej w prawo powinienem rzucić, albo trochę bardziej w lewo. Niestety takich przypadków no, było dość sporo, albo za blisko na przykład, albo za daleko. Te rzuty nie są też jakieś kilkudziesięciometrowe, tak? To też jest moje zdziwienie, takie trochę pstrągowe. Polega ono na tym, że mi się wydawało, że te pstrągi łowi się dalej, natomiast łowi, że trzeba po prostu, że one są na tyle płochliwe, że trzeba tą przynętą jakby operować dużo dalej. Tak nie jest. Ja tego pstrąga jednego i drugiego, którego złowiłem, to złowiłem go, nie wiem, 5 metrów ode mnie, może. Tego jednego, no to może 5, ale ten drugi z tego nawisu, no to on z tego zakrętu, to myślę, że tam, nie wiem, 2 metry nas dzieliły. Więc pstrągi łowi się blisko, natomiast wymagają one dużej techniki od wędkarza, umiejętności po prostu operowania lekką przynętą i precyzyjnego rzutu. To jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że jakby efektywnie policzyć czas, który efektywnie policzyć odległość, którą przynęta pokonuje w wodzie, w moim przypadku i w przypadku Dawida, to u niego ta statystyka jest o kilkadziesiąt, 20, 30, może 40% wyższa. Czyli jego efektywny czas łowienia jest znacząco lepszy od mojego. I wniosek, i on jest uniwersalny, i on dotyczy wszystkiego. To jest wniosek taki, że na tych pstrągach w tym roku byłem 4 dni i przez te 4 dni ryby żerowały tak naprawdę przez jeden. I wiadomo, że jak ktoś nie jest jakimś super hiper specem, to on, żeby złowił rybę, musi mieć tą rybę żerującą, bo wyciągnięcie tej ryby gdzieś tam z odmętów tej rzeki, kiedy nie do końca potrafi się dobrze poprowadzić wobler czy gumę, no jest trudne, tak? Więc przez te 4 dni ryby żerowały przez jeden dzień. No o czym to świadczy? No o tym, że trzeba po prostu na te ryby jeździć jak najczęściej. Pstrągowanie jest fantastyczne. Myślę, że pojeżdżę do samego końca sierpnia, czy do końca okresu ochronnego. Wykupiłem składkę roczną na inny okręg górski, tam gdzie będę chciał tego pstrągowania w tym roku się uczyć. To jest takie łowienie delikatne, ale z drugiej strony te ryby, te moje ryby, 30 tam parę centymetrów, dostarczyły mi strasznie dużo radości w trakcie holu. No to jest, ja nie wyobrażam sobie, jak musi zachowywać się na wędce taka ryba 40 plus, 50 plus, a są też pstrągi przecież i wiem, że one tam są, to nie są jakieś legendy, bo widzę zdjęcia, widzę, rozmawiam też z jakimiś wędkarzami, tam są też pstrągi rosnące powyżej 60 cm, więc taka ryba na w miarę delikatnym sprzęcie, no to musi być jakiś kosmos.